dobry, to jest mój Tomek. To kieruje się, a słony. O, pokaż tu, tutaj. Tutaj też. Dzieci uczą się przez zabawę, to wiemy. Czy każda zabawa zatem jest edukacyjna? Czy można nakierować sprytnie dziecko na samodzielną, ale pożyteczną zabawę? No cóż, ja podejmuję wyzwanie niemal codziennie. Też robiłem w moim domu bałagan jakiś. Poczekajcie, patrzcie. Muszę ja się bać. Tutaj. Tutaj mam ciężkie rzeczy takie. Patrzcie. Pokaż tutaj w środku. Wszystko pokazuję. No i patrzcie. Tak. Zachariasz jest jedynakiem, ale uwielbia kontakt z innymi dziećmi. Idealnie jest stwarzać takie warunki do zabawy, żeby dzieci zarówno bawiąc się z rodzicami, jak i z rówieśnikami, nabywały przydatnych umiejętności. Okulki robię. Ogórki? Okulki też są. Jakie ogórki? Słoiku? Okulki. Okulki. Ogórki w słoiku? Okej. Okay. Przetwory. Zak, towarzysząc mi w pracy, często spędza czas z dorosłymi. Nie uważam, że to nieodpowiednie, choć zdecydowanie ma wpływ na jego umiejętność interakcji i chęć robienia rzeczy jak najbardziej pożytecznych. Dzień dobry, świata pani. Dzień dobry, powiedz mi. Dzień dobry. Co kupić? Tak. Co można u pana kupić? Cebulę, nie, tę mało mam. Jedno stwierdzam z całą stanowczością. Dzieci do konstruktywnej, rozwijającej zabawy nie potrzebują gotowych rozwiązań, a wręcz przeciwnie. Już nasza, rodziców, w tym głowa, żeby wysiłek intelektualny w zabawie stał się codzienną przyjemnością. Najczęściej w tej naszej roli powinniśmy się skupić na nieprzeszkadzaniu, a wspieraniu. Tutaj łapa skarbu, tutaj są duchy. Mapa skarbów, tak? Te tutaj są pofole, dwie duże. Te tutaj są woda, złość.